Duchołamacze sprawiają ci kłopoty w całym mieście i najwyższy czas się z nimi uporać. Znaleźli schronienie na posterunku i są przygotowani do obrony. Uważaj na zabezpieczenia i alarmy, które mają ci ograniczyć dostęp do budynku i zdradzić wrogowi twoją obecność. Kiedy już pokonasz zewnętrzny pas ochrony, pozostaniesz niezauważony, ale tylko tam, gdzie wyciszony jest przepływ plazmy. Twoim głównym celem jest pojemnik na ektoplazmę, w którym śmiertelnicy zamykają schwytane duchy. Urządzenie to ma pokaźne rozmiary i musi być przechowywane w niskiej temperaturze. Jesteśmy przekonani, że znajduje się w dużym, chłodnym pomieszczeniu. Zniszcz je, aby uwolnić i zwerbować uwięzione w środku duchy. Przebiegłość i męstwo, oto czego trzeba, aby zwyciężyć tych zarozumiałych śmiertelników. Wszyscy mają zostać wypędzeni z budynku albo doprowadzeni do obłędu. Liczymy na ciebie. Musisz unieszkodliwić astralny system zabezpieczeń, uwolnić duchy z pojemnika na ektoplazmę i wypłoszyć wszystkich śmiertelników z budynku. Co to za paranoja? Czy ty jesteś obok mojej? Żuj ty to brać. Działanie zielonego pola ochronnego zostało zakłócone. Masz teraz szansę na przeniknięcie do biur duchołamaczy. Moce twoich przerażaczy wyzwoliły alarm. Niebieskie pole ochronne zostało wyłączone. Ale ja jestem. A nie, nie. Dobra robota. Zielone pole ochronne nie będzie już dłużej aktywne. Thank you.
unieszkodliwiłeś czerwone pole ochronne. Pojemnik na ektoplazmę został unieszkodliwiony. Duchy z pojemnika przyłączyły się do ciebie. Alarmowy system astralny został uszkodzony. Teraz duchołamaczom będzie o wiele trudniej wykryć twoich przerażaczy. Yeah.
Ah!